Kochani, witam Was serdecznie w tym nowym roku. Witam Was jako Breżniew. Nie przestraszcie się moich brwi. Są ciemniejsze, ponieważ zrobiłam farbę na brwi. Wybieram się na wakacje, gdzie jest bardzo ciepło, jest dużo wody, słoneczka, więc musiałam je wzmocnić. Ten efekt zelżeje i to tak sporo. Póki co mam takie mocne brwi, ale dzisiaj zamierzam sobie zrobić mocny makijaż, bo słuchajcie, mamy godzinę 11:31. Ja się pomaluję i biegnę na pociąg, ponieważ jadę na Śląsk na taką wielką imprezę rodzinną w restauracji i ten makijaż musi wytrzymać. Jeszcze mi do tego wszystkiego taki Jordan wyskoczył wielki. No ale cóż, no życie, tak to już jest. Przed wakacjami, przed ważną imprezą coś się dzieje. No i słuchajcie, tak myślę sobie, że czekaliście pewnie na jakieś podsumowanie roku, na ulubieńców roku z makijażu, z pielęgnacji, a ja wjeżdżam z makijażem, ale prosiliście mnie o podsumowanie kalendarza Glam Shop, kalendarza z cieniami i mam tutaj całą paletę stworzoną właśnie z tego kalendarza. Codziennie nowy cień, w ogóle nowa formulacja tutaj jest cieni. Są mega ciekawe, zobaczcie jak to się prezentuje. Tutaj jest dokładnie wszystko w kolejności poukładane, tak jak było w danym dniu, ale możecie zauważyć, że takie czwóreczki tworzą naprawdę świetne już zestawienia kolorystyczne. Jakkolwiek je ze sobą połączycie, to będzie dobrze wyglądać. I myślę, że dzisiaj mam taką stylizację, słuchajcie, taka bluzeczka dosyć w klimacie retro, taka bezpieczna, delikatna, do tego mam zieloną spódnicę. I chciałabym coś zrobić takiego bardziej kolorowego w akcencie i myślę tutaj o tym fiolecie, o tym tutaj nietypowym kolorze zielonym, troszkę brązu, żeby połączyć. No tutaj chciałabym trochę poszaleć z tymi kolorami, jest jeszcze przepiękny żółty. No oczywiście, żebym go chciała. Żółty, on jest takim bardziej musztardowym. Więc co, zaczynamy. Jak widzicie, mam już twarz. Mam twarz zrobioną. Musiałam to pozakrywać. Masakra tutaj jakaś się wydarzyła. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Będzie to taki chat make-up właśnie z użyciem tego cacka. Tu mam bazę P. Louis. Na powiekach mam odrobinę korektora, który jest przypudrowany. No bo wiecie, jednak brwi wszystko musiałam zrobić, więc już się przygotowałam. Jestem świeżo po laminacji rzęs, więc nie będę przyklejać sztucznych, ale moje naturalne są tak teraz ładne, że nawet nie chcę tego robić, ale oko będzie ciemne, będzie ciemne. Nakładam bazę P. Louis, ale nie mam gąbeczki chyba przy sobie, więc za moment ci wracam. No dobrze, lecimy z tym makijażem. Baza P. Louis, odcienie 03. Nakładam ją sobie gąbką. Szybko na całą powiekę. Paznokcie mam krótkie, ale śpieszy mi się. Więc gąbka jest zawsze świetnym rozwiązaniem. Drugie oko. A jak tam w ogóle Wam Sylwester minął, co? Muszę zagadać odnośnie tego Sylwestra, bo wiem, że niektórzy lubią się wybierać na jakieś imprezy, na sale, balować. Niektórzy wolą, tak jak ja, na kanapie przed telewizorem w szlafroczku, a niektórzy gdzieś się wybierają na jakieś wakacje zagraniczne, więc dajcie mi znać, jak spędziliście Sylwestra. Czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Bo ja mam kilka, ja zaraz wam powiem, przynajmniej o jednym. Coś mi do oka wpadło. Nie, dobrze. Mamy to. Mamy to. No i paleta. Słuchajcie, naprawdę to jest coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo myślałam, że wiecie, jednak kalendarz, gdzie te produkty są takie same, czyli wiemy, że codziennie będzie jakiś cień, nie będzie jakiś odkrywczy, natomiast wow, no po prostu wow, to jakie tu są cienie, jakie one są piękne. Błysku tutaj nie jestem w stanie Wam oddać, ale to jak się mienią te makijaże, to jest makijaże, cienie, to jest poezja. Łapię sobie tutaj za ten cielisty kolor i zabezpieczam powiekę nieruchomą u góry. Dlaczego? Ponieważ zamierzam użyć intensywnych kolorów, które po wyciągnięciu dalej mogą tworzyć po prostu taki
tandetny efekt i nieczysty ten makijaż, więc zawsze lepiej, jeżeli tutaj mamy cień, który jest przejściowy. Zawsze go musimy widzieć, przechodząc wyżej z cieniami. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że te cienie wyjdą za daleko i będzie to po prostu nieestetycznie wyglądać. Bo wiecie, inaczej jest, kiedy robimy sobie makijaż do zdjęcia na Instagramie, kiedy możemy makijaż wyciągnąć wręcz do brwi, zrobić artystyczny makijaż, bardzo intensywny, to będzie dobrze wyglądać. Ale kiedy mamy funkcjonować w tym makijażu długo, kiedy wyjdzie nam zmęczenie, to każdy intensywny kolor może wyglądać niekorzystnie później na naszym oku. Dobrze. Dobrze, dobrze. Co teraz? Co teraz myślę? Może brąz, później fiolet, a później ten żółty. Myślę, że to będzie dobre. Dobra, najciemniejszy brąz. Nakładam go w zewnętrznym kąciku w celu przyciemnienia makijażu. Nie wychodzę póki co poza załamanie powieki. Przyciemniam sobie delikatnie. Co do moich postanowień noworocznych, bo miałam wam zdradzić. Możecie mnie tutaj przypilnować. Będzie mi tak trochę łatwiej. Oczywiście to, co wam już obiecałam w trakcie vlogmasu. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną codziennie. Naprawdę wiele dla mnie znaczy. Teraz sobie jeszcze to trochę blenduję. Obiecałam wam, że zadbam o swoje zdrowie, wybiorę się do foniatry i tak już zdobyłam namiary na dobrego foniatry, panią doktor, wybieram się na Śląsk, ale to po moich wakacjach, bo wybieram się za kilka dni na urlop do Ciepełka, więc tam też zadbam o swoje zdrowie oczywiście, bo to jest przecudowne miejsce, mówię tutaj o Tajlandii. Jedzenie tam bardzo mi sprzyja, jeszcze przebywanie przy wodzie, no to też na moje struny głosowe na pewno dobrze będzie działać, ale tak, zadbam o to, zamierzam chodzić na zajęcia takie, wiecie, z emisji głosu, nauczyć się, jak tego głosu nie obciążać, zrobię też odpowiednie badania i to wam obiecuję, że o zdrowie zadbam. Chcę jeszcze się zapisać do trycholog, czyli lekarz od włosów, od skóry głowy, żeby wszystko dokładnie przebadać, bo przy Hashimoto to, wiecie, zwalczyłam trochę wypadanie włosów. To jest temat na zupełnie inny film, ale no było ciężko. Było ciężko, walczyłam z tym długo, nigdy wam o tym chyba nie wspominałem. Ale zamierzam jeszcze wszystko sprawdzić i dowiedzieć się, co jeszcze mogłabym w tej sprawie zrobić. Dobra, jeszcze trochę na dole sobie przyciemnię. Okej. I zamierzam się więcej ruszać. I nie mówię tutaj tylko o siłowni, bo tak, zamierzam chociaż raz w tygodniu pójść na siłownię. Jeżeli będę wam wrzucać informacje o tym, że jestem na siłowni, na story. Jeżeli nie wrzucę, to możecie mnie upomnieć, delikatnie mówiąc, że Karolina, trzeba się wybrać. Jest mi ciężko to zrealizować, ponieważ ja cały czas wyjeżdżam. Wiem, że to nie jest wymówka, że to się da zrobić, ale naprawdę pracuję bardzo, bardzo dużo, co zresztą sami też zauważyliście. Cały czas jestem w ruchu i jestem często tak bardzo zmęczona, że wysiłek fizyczny, wiem, żeby mi pomógł, na pewno to pomaga, ale odpuszczam sobie to często na poczet snu po prostu, żeby wypocząć, bo potrzebuję spać te minimum 8 godzin, a to jest często niewykonalne, ale tak, zamierzam się ruszać. Ale co chcę jeszcze zrobić? Pójść na zajęcia taneczne. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to są dawne dzieje, że chodziłam na takie zajęcia, jak jeszcze mieszkałam na Śląsku, teraz ten fiolecik. Później przestałam, przeprowadziłam się też do Warszawy, no i tak jakoś, wiecie, cieszy mnie ogólnie bardzo, jeżeli mogę sobie potańczyć. To jest cudowne, tak totalnie odpuścić,
wyluzować się. Ja nie mam czegoś takiego, że ja idę na parkiet przejmując się tym, co ktoś o mnie pomyśli. Ja jestem zawsze pierwsza na parkiecie, zawsze trzeźwa, bo nie należę do osób, które muszą się napić, żeby pójść potańczyć. Ja po prostu się świetnie bawię i mogę się wygłupiać na tej sali, jakieś dziwne po prostu tańce odwalać, ale i tak czuję się z tym dobrze, bo czuję się taka wyluzowana i to jest wspaniałe. Polecam każdemu. Tańczę zawsze w domu, kiedy wybieram się gdzieś na jakąś imprezę i ktoś puści latino kawałki, to czuję się po prostu rewelacyjnie. To są me gusta. Więc chcę się zapisać na zajęcia taneczne. Salsa, bachata. To jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. Nie jakoś tam, wiecie, zawodowo, tylko tak po prostu dla siebie. Tym bardziej, że to jest też wysiłek fizyczny. I to taki konkretny, bym powiedziała, więc idę na całość, na pewno skorzystam. Chciałabym się też jeszcze na język zapisać. Nie jakiś wyszukany, chociaż chciałabym, wiecie, się nauczyć francuskiego i tak dalej. Chcę się gdzieś zapisać na angielski, żeby po prostu cały czas w tym języku mówić, bo tak jak większość Polaków, mam blokadę. Jeszcze YouTube mi tak dowala bardzo, więc tak, nabawiłam się blokady. Kiedy jestem za granicą, nie mam z tym problemu, ale w Polsce problem jest, żeby mówić po angielsku, więc stwierdziłam, że chętnie bym się po prostu spotykała raz na jakiś czas z jakimś może native'em, z kimś, kto cały czas się posługuje tym językiem, żeby sobie rozmawiać w tym języku, więc może coś takiego uda mi się zorganizować i też chcę po prostu zadbać, zainwestować w siebie. Takie są plany na przyszły rok. Jest ich więcej, ale o niektórych wam może nie będę mówić. Czy widać moje zmęczenie pod tym oku, okiem, ale dołożę tu fioletu, a co tam? Jest taki piękny. Nakładam go naprawdę niewiele, a on jest bardzo intensywny, więc go rozcieram i rozcieram i rozcieram, ale ten kolor jest przepiękny i wręcz stworzony do mojej tęczówki. Super jest. Bardzo mi się podoba. Dobrze. I teraz to trzeba wszystko jeszcze rozblendować. Dołożyłabym tego ciemnego. Znowu wracam do brązu. Dokładam. I dokładam tutaj. Będzie to takie przydymione oczko. I teraz, żeby wszystko ze sobą połączyć, ale dobra, może to na samym końcu zrobimy, sprawdzę sobie tylko godzinę, bo tak, no nie mam za dużo czasu. Podoba mi się, ale spróbujmy tego żółtego, bo ja jestem chora na punkcie takich kolorów, ale tak rzadko one są dobre, a ten jest fantastyczny. Dobra, to trzeba go pociągnąć jeszcze do kącika wewnętrznego. Tu go rozblendować. Ładnie wygląda. Gdyby był nałożony na białą bazę, to już naprawdę jest bardzo intensywny. Ale dzisiaj, no ta zielona spódnica, to wiecie, no jest trochę bardziej w takim stylu boho, bym powiedziała, moja stylizacja. Więc tu będzie i tak odrobina koloru w tym makijażu. Będzie akcent, ale te kolory bardzo fajnie będą do siebie pasować. Czyli nie rażące kolory, a takie przytłumione. Też bez błysku się nie obejdzie, no nie oszukujmy się. No, błyski tu są tak cudowne, że przecież muszę ich użyć. Na dół też damy trochę tego żółtego. Nie bójcie się tych kolorów, spróbujcie po prostu użyć czasem żółtego z fioletem. To jest ryzykowne połączenie, no bo to są kolory siniaka, jakby nie było. Ale naprawdę wygląda to super do niebieskiej tęczówki. Więc tak, no. Znowu wracam do fioletu i jeszcze go tutaj tak troszkę dołożę. Tu, żeby to wszystko zblendować. No i bosk. Boskości. I znowu żółty.
Może ja tutaj ten pomarańcz jeszcze wrzucę. Czemu nie? Kto mi zabroni? No, to do tych postanowień noworocznych. To mam nadzieję, że wszystko mi się uda. Zazwyczaj, kiedy w całym swoim życiu, kiedy spisywałam postanowienia noworoczne, to faktycznie się udawało mi je zrealizować na koniec roku. Więc tutaj mam nadzieję, że będzie tak samo. Odrobina pomarańczu. No i już, Może nie widać tego tak bardzo, ale zmieniło się. Dokładnie jest rozblendowane teraz wszystko. O, okej. Znowu tutaj troszkę fiolet. No jest. No i jest. I teraz pomieszałabym trochę tego ciemnego z jasnym. I tutaj rozblendowała załamanie powieki. Delikatnie. Jeżeli użyłabym samego ciemnego, to mogłoby być to już za dużo, zbyt intensywnie. A tak, to ładnie się to połączy z tym tutaj na samym końcu. Tak. O, te brwi są takie mocne teraz, że naprawdę musiałabym tutaj sporo dołożyć ciemnych kolorów, żeby to się uzupełniło, ale no wiecie, czasem trzeba to przetrwać. Ja nie jestem zwolenniczką ciemnych brwi, ale moje są tak jasne, że kiedy wyjeżdżam na wakacje, gdzie jest cały czas dużo słoneczka, jest super ciepło, ja też dużo pływam, więc sól też robi swoje z włosami, no to włosy są przepalone, a brwi to ja nie mam wcale. A wiecie, no nie zamierzam się jakoś malować, uzupełniać ewentualnie delikatnie te brwi, tak, ale chciałabym, żeby były ciemniejsze i widoczne do zakończenia mojego urlopu. A mam suche usta. No więc tak, no użyłam farby. I są trochę ciemne, więc po prostu muszę to przeżyć i mocno wytuszować rzęsy. Dobrze, mamy kolor. No i co teraz? Błysk. Oczywiście, że błysk. Nie znalazłam mojego glitter primera, a mam chyba ich 10 w domu. Tylko, że teraz przez te wszystkie wyjazdy mam kilka kosmetyczek, jakieś tam torby do makijażu, wszystko jest pouzupełniane kosmetykami i ja się w tym teraz nie potrafię odnaleźć, a nie mam czasu chociaż jednego dnia, żeby wejść do studia i zrobić porządek. Mam nadzieję, że się to uda. Może dopiszę to do listy to do w tym roku. Może mi się to uda po urlopie. Dobra, nie, to usta to jest jakaś masakra. Zamiennik Glitter Glue z Revolution. Nie wiem, czy się sprawdzi. Zobaczymy. Kącik wewnętrzny nakładam w samym kąciku i delikatnie przenoszę go dalej, żeby zrobić takie blendowanie tego koloru. No i zastanawiam się teraz, czego użyć. Może tego? Jest taki bardzo nietypowy. Jest tutaj odrobina zieleni. Nawet dużo zieleni, ale on zyskuje, kiedy się go nakłada na oko. Ojej, jaki on jest piękny. Bo ma i złote drobinki, i zielone. Więc nałożony na ten żółty wygląda lekko złoto, ale gdzieś tam ta zieleń się wydobywa z tego pigmentu. Cudo, cudo, cudo. Tutaj nakładam ten sam. Jeszcze może trochę więcej. O. Jeżeli zakupiliście ten kalendarz, mam nadzieję, że mój dzisiejszy filmik Wam pomoże i zaszalejecie trochę może z kolorami, a tutaj trochę daleko zwyszłam z tym pigmentem, więc tu też go przeniosę dalej. A jeżeli Hania się zdecyduje w przyszłym roku też wypuści takie kalendarze, to mam nadzieję, że się nie będziecie już zastanawiać, bo tworzycie sobie niebanalną paletę. Jest rewelacyjna. Chciałabym jeszcze trochę więcej błysku, więc może tego tutaj spróbujemy. On jest takim typowym toperkiem. Jakie to ładne! Który ma również złote drobinki. Ale że jest jaśniejszy, to jeszcze
podbił ten efekt w tym wewnętrznym kąciku, wszystko ładnie rozjaśnił. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. O. Co jeszcze bym chciała zrobić? No ja nie wiem. Może trochę tego błysku na dolną powiekę, ale tak minimalnie. Na sucho. Trochę fioletu. Jest ciekawie. Jest ciekawie, więc wytuszuję teraz moje piękne rzęsy i pokażę Wam, jak się prezentuje ten makijaż w całości. Cały czas się zastanawiam, czy jakoś przyciemnić, może kreską odrobinę. Ile ja mam czasu? Niewiele. A zasada jest taka, śpieszysz się, nie rób kreski, bo to może się źle skończyć. Ale to zobaczmy. Może chociaż taką naprawdę podstawową. Złapałam za eyeliner Eveline. Aha. Nie przyciemniło to aż tak, nie? Dobra. I nastała cisza. Taka powinna wystarczyć. Jest delikatna, bez przesady. Bez ryzyka. Bo to tak jest, że jak się śpieszymy, chcemy narysować kreskę i potem chcemy ją wyrównać, to ostatecznie mamy Amy Winehouse na swoich oczach. Kreska jest o wiele za gruba niż chciałyśmy. Więc dlatego nie warto ryzykować, kiedy się śpieszymy. Dobra, no. Teraz właśnie to będę robić. Będę poprawiać, będę dopieszczać i ostatecznie wyjdę z długimi krachami. A myślę, że tak wystarczy. Dobra, tuszuję rzęsy, nałożę coś na usta. To nie będzie jakiś super intensywny kolor, bo jadę na imprezę na Śląsk, czyli będzie jedzone i to bardzo dużo jedzone i dosyć tłusto. I usta nie mają kompletnie sensu, aby je robić, więc delikatnie jakoś podkreślę na wirżę i pokażę Wam się zaraz. No jestem, rzęsy zawsze po prostu robią robotę. Jeszcze te moje po laminacji są takie fajne, porozdzielane, wydłużone, ciemne, więc tuszowanie ich to czysta przyjemność. Tuszu, jakiego użyłam, to Lancome Hypnose, a na ustach mam pomadkę Natasha Denona odcień 21P. I tak się prezentuje ten makijaż. Wychodzę na imprezę, nie wiem jeszcze, czy jakiś może dodatek na włosy założę. Może na imprezie zrobię jakieś zdjęcie i wrzucę na Instagram, ale nie chcę obiecywać. Podsumowanie. To już chyba to mówiłam, po prostu kupcie ten kalendarz, jak będzie w przyszłym roku, jeżeli chcecie w jakiś zainwestować, lubicie się bawić z makijażem, albo chcecie komuś sprezentować naprawdę świetną paletę, to raz, że to jest czysta przyjemność po prostu codziennie sobie otwierać takie okienko odliczając do kalendarza i czuć takie wsparcie, że ktoś właśnie wspiera naszą pasję, na przykład w makijażu, więc świetny prezent dla kogoś, kto się interesuje makijażem lub chce zostać wizażystą lub jest wizażystą. Naprawdę rewelacja, przepiękna kolorystyka, super jakość cieni, piękne błyski, cudowne maty. No to jest jakość glam shop, słuchajcie, to jest światowa jakość jak dla mnie, więc... Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny. Makijaż jest dosyć szybki, gdybym nie gadała tutaj z Wami, nie był to chat make-up, to ten film byłby o wiele, wiele krótszy, bo szybciutko ten makijaż można wykonać. Nie jest on taki skomplikowany i jestem gotowa na imprezę. Mogę wychodzić. Niebawem nakręcę Wam jeszcze podsumowanie roku, oczywiście z ulubieńców kosmetycznych, pielęgnacyjnych, może nawet wrzucę jakichś ulubieńców takich
niekosmetycznych. Może Was to zainteresuje. Zobaczę, czy to będzie w jednym filmie, czy w dwóch, ale obiecuję, że nakręcę. I jeszcze planuję nakręcić testy przynajmniej jednej palety i Wam wrzucić w czasie, kiedy będę na wakacjach, więc ja się zabieram do pracy na dniach, a teraz jadę na imprezę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć kochani, pa, pa.